Na liście startowej znalazło się 38 załóg, przede wszystkim aktualnych lub byłych mistrzów i wicemistrzów Polski w poszczególnych dyscyplinach sportów samochodowych, rajdów, wyścigów i rallycrossu. Nie zabrakło więc tegorocznych triumfatorów rajdowych, samochodowych mistrzostw Polski. Rajd, w którym każdy chciałby wygrać. Mi się nie udało jeszcze nigdy tego zrobić, mimo że parę razy czasowo wygraliśmy ten rajd, ale jakiś słupek, beczka, zawsze coś się działo. Będziemy się starali walczyć do końca o wygranie tego rajdu. Jeżeli coś nam się przytrafi, jakiś błąd, który nas już uniemożliwi nam walkę o wygranie tego rajdu, no to na pewno będzie to jazda przede wszystkim dla kibiców. Spróbuję się jakoś znaleźć na tych bardzo śliskich warunkach. Trzeba zajechać po prostu bardzo powoli, żeby zyskać jak najwięcej czasu, wbrew pozorom oczywiście. Jak zwykle licznie stawili się zawodnicy walczący w Mistrzostwach Polski w grupie N. Zawsze tego typu próby jechałem dobrze, takie sprytne próby, więc myślę, że dobrze się zaprezentujemy. W końcu przez spryt 2 lata temu byliśmy na drugim miejscu w generacji. Silną reprezentację stworzyli również kierowcy rallycrossowi z wicemistrzem Europy Tomaszem Oleksiakiem. Przed trudnym zadaniem stali na pewno kierowcy wyścigowi, którzy ścigają się w zdecydowanie innych warunkach niż na rajdowych odcinkach specjalnych. Nasz ekspert Robert Kisiel, zdobywca tegorocznego Pucharu Alfa Romeo, był jednak przed startem dobrej myśli. Cytadela jak dla nas wyścigowców jest szalenie dziurawa i nierówna, ale auto jest przygotowane do rajdów, do ciężkich warunków. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Trasa tegorocznej Barbórki nie różniła się od poprzedniej edycji. Pierwszym zaplanowanym odcinkiem była próba na lotnisku Bemowo. W nocy chwycił mróz i lotnisko zamieniło się w lodowisko. Ponieważ organizator nie dopuścił opon z kolcami, kierowcy mieli olbrzymie problemy. Tu najlepszy był Janusz Kulik, pilotowany przez Jarosława Barana. Mistrzowie Polski wyprzedzili jedyną zagraniczną załogę uczestniczącą w rajdzie. Rocco Teunissena z Erwinem Mobaertsem, Toyota Corolla WRC oraz Krzysztofa Hołowczyca z Łukaszem Kurzeją, Peugeot 206 WRC. Z Bemowa zawodnicy przenieśli się do Legionowa. Niestety nie dotarła tam nasza załoga, Tomasz Czopik, Łukasz Wroński. Jeszcze przed startem do odcinka uszkodzeniu uległ silnik w samochodzie i dalsza jazda była niemożliwa. A z Legionowa zaczęły napływać sensacyjne doniesienia. Kierowcy startujący z pierwszymi numerami startowymi jechali bowiem po lodzie, jednak w miarę upływu czasu lód topniał. Kolejne załogi uzyskiwały coraz lepsze czasy. Zwyciężył Tomasz Kochański z Jarosławem Zabiegą, a faworyci spadli. Kuzaj na 13, Kulik na 25, a Hołowczyc na 28 miejsce. Na trzecim OS-ie nie było już niespodzianek. Próba na Cytadeli była najbardziej zbliżona do tradycyjnych rajdowych tras. Tu najszybciej pojechał Kulik, wyprzedzając Kuzaja i Hołowczyca. Zaskoczeniem dla wielu była bardzo dobra postawa Marcina Biernackiego. Znany do tej pory z zawodów kartingowych i występów w Formule 3, zajął na Cytadeli 4. miejsce. Po doliczeniu kar, jakie niektórzy zawodnicy otrzymali na pierwszych 3 OS-ach, Biernacki objął prowadzenie w rajdzie. Ostatni odcinek Barbórki, czyli właśnie Karowa, to kryterium asów. Pierwszy na starcie pojawił się prowadzący w rajdzie Marcin Biernacki. Bezbłędny przejazd i doskonały czas. Dla niektórych próby poprawienia tego wyniku zakończyły się nie najlepiej. Do mety Karowej nie dojechali m.in. Tomasz Kochański, Tomasz Oleksiak i Robert Kisiel, pilotowany przez Piotra Mystkowskiego. Po bardzo dobrych występach na 3 pierwszych OS-ach Robert na Karowej popełnił błąd przy przejściu z asfaltu na śliską kostkę. Auto zatrzymało się na barierach. Nie przewidzieliśmy tego, że przed nami będzie 40 minut oczekiwania. Opony się zrobiły plastikowe, bardzo się schłodziły i to była przyczyna, że przestało kompletnie trzymać. Czas Biernackiego poprawił Rocco Teunissen. Jeszcze szybciej pojechał Tomasz Puchar. On pierwszy uzyskał wynik poniżej 2 minut. Nieco słabiej wypadł Leszek Kuzaj. Czas ponad 2 minuty i dopiero 5 miejsce. Na starcie w tym momencie pozostało tylko 2 kierowców. Krzysztof Hołowczyc i Janusz Kulik. Hołowczyc dynamicznie i bezbłędnie pokonał cały odcinek. Na mecie okazało się, że z doskonałym wynikiem objął prowadzenie i na Karowej, i w całym rajdzie. Sukces Hołowczyca nie zdeprymował jednak Kuliga. Kolejny fantastyczny przejazd i Kulik wygrał Karową, pokonując Hołowczyca o ponad 3 sekundy. Chyba najlepsze 3 lata w mojej karierze i takie, myślę, dobre, bardzo sympatyczne zakończenie, wygranie ostatniego odcinka specjalnego. Ten wynik nie wystarczył jednak do wygrania rajdu. Janusz Kulik z Jarosławem Baranem zajęli ostatecznie 3 miejsce, a Barbórkę po raz pierwszy w karierze wygrał Krzysztof Hołowczyc, pilotowany przez Łukasza Kurzeję. Bardzo chcieliśmy wygrać ten rajd i zdawałem sobie sprawę z ryzyka,
sporo aut przed nami wyleciało z drogi. Doszliśmy do wniosku, że po prostu trzeba przejechać i wygrać. Rywalizację na Karowej obserwowała również ekipa testowa mocy, czyli Tomasz Czopik i Anita Lipnicka. Co prawda nie udało im się razem wystartować w Warburce, ale być może już wkrótce wspólnie pojawią się w rajdowym aucie. No i nie udało nam się wystartować razem. Niestety no nie zwyciężył regulamin, no i niestety gwiazda Piotrzenki nie mogła wystartować, ale w związku z tym przymierzamy się, żeby był rajd dla gwiazd bez licencji. I przyszłym, specjalnie dla mnie. Ja bym specjalnie dla nich i dla innych gwiazd Piotrzenki nie tylko. I w przyszłym roku pobawimy się, myślę, na rajdach organizowanych przez Moc. Myślę, że będzie super. Kolejna Barburka za rok, a kolejna Moc już za dwa tygodnie. Jak zwykle w sobotę wieczorem, oczywiście.